Jesteśmy na festiwalu Sea Bloggers i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma tutaj swoje stoisko. Czy możesz powiedzieć chociaż trochę, co się tutaj dzieje od 2 dni? Tu się dzieje od 2 dni to, co robimy od wielu, wielu lat, czyli nasz program Ratujemy, Uczymy Ratować. Cieszymy się, że jesteśmy w takim miejscu, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest bardzo zainternetowana, bardzo mocno, bardzo mocno w tym siedzi. I między innymi pokazujemy nasz program, z którego jesteśmy bardzo dumni. Ponad 2,5 miliona dzieci przeszkolonych na okoliczność pierwszej pomocy, czyli prawie wszystkie polskie szkoły, gdzie od prawie 15 lat uczymy nauczycieli, oni znowu uczą dzieci. Wydaliśmy na to 20 milionów złotych i to są bardzo dobrze wydane pieniądze, bo te dzieciaki wiedzą, jak później udzielić pierwszej pomocy. To jest tylko taki czubek góry lodowej, ale dzisiaj będziemy mówili o tym, w jaki sposób internet, czyli to wszystko, czym młodzież się fascynuje, młodzi ludzie, oni są głównie w tym internecie, jaką bardzo wpływa na to, jak my pracujemy. My już się śmiejemy, że jeżeli za rok nie mielibyśmy żadnej telewizji, to internet już teraz jest taką niesamowitym wyzwaniem. Samych płat mieliśmy prawie 40% przez internet. Czyli to pokazuje, jaka jest moc, jaka jest w ogóle siła w takim kontaktowaniu się między sobą. Jeżeli to jeszcze jest taka siła pozytywna, dobra, jeżeli uciekamy od tych rzeczy, które są także chorobą internetu, czyli od hejtu, to jest to wynalazek wspaniały, cudownie służący ludziom. A tutaj to miejsce jest także praktyczne, bo także każdy z was może spróbować nacisnąć fantoma i spróbować zmierzyć się z resuscytacją krążeniowo-oddechową, czyli trzeba mnóstwo siły, żeby mieć tych 30 uciśnień. To jest praktyka, zajmie ci to kilka minut, a przeżyjesz i jakby z takiej autopsji będziesz wiedziała, na czym to polega. Wszystkich zapraszamy, wszystkim o tym mówimy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim nauczycielom. Wczoraj się zaczęły wakacje. Dziękujemy tym, którzy w klasach pierwsza, druga, trzecia szkół podstawowych, 12,5 tysiąca szkół, uczą nasze dzieci, a te z kolei później przenoszą tę umiejętność na nas, na dorosłych, czyli można powiedzieć krótko, zrobiliśmy wszystko, aby tegoroczne wakacje były jak najbardziej bezpieczne. I to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli my wszyscy, czyli zbiórka pieniędzy i później te pieniądze w ten sposób także między innymi wydajemy. To właśnie między innymi blogierzy, gracze, oni wszyscy nam bardzo pomagają. To jest coś niebywałego, że potrafią zapełnić całą halę ludzi, którzy obserwują coś, co się dzieje na ekranie. To już nie jest jakby mój świat, ale ja go potrafię zrozumieć. Czyli potrafię zrozumieć, że można przy tym siedzieć, że można się tym emocjonować. Orkiestrę zaczęliśmy flamastrem, ołówkiem głową, nie komputerami. I wtedy jeszcze nie było. Mało sobie kto zdaje sprawę, że nie było internetu 26 lat temu. Jego nie było. Przy tym ciąży on istnieje cały czas. Dzisiaj będę o tym mówił, że zaczęliśmy od zupełnie takich bardzo prostych ruchów, do których my byliśmy przyzwyczajeni, ale płynnie i bardzo szybko przeszliśmy do tego, czym dzisiaj żyją młodzi. Zresztą to są młodzi ludzie, oni pracują z nami, są naszymi wolontariuszami. To oni tym żyją. Ja im zaufałem, powiedziałem, słuchajcie, okej, to są instrumenty, którymi wy się poruszacie. Jeżeli coś zrobimy złego, to będziemy tą pianę musieli spić. Ale jeżeli robimy dobrze, to dlaczego nie? Są z nami, są absolutnie, są z nami, czujemy to. Im więcej będzie takich zabaw, im więcej będą szukali takich momentów, że mogą swoją energię, pomysłowość dać w takie historii pomocy komuś innemu, to super. Ja myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Jeżeli ktoś robi dobrze, to robi dobrze. Jak ktoś robi źle, no to go nie ustrzeżemy. Możemy tylko my, taką naszą siłą mówić, co jest dobre, żeby oni wiedzieli, którą stronę warto iść. I my to pokazujemy, chociażby najpiękniejszym festiwalem, gdzie mówimy, tak się chcemy bawić, bez narkotyków, bez przemocy, stworzyć społeczeństwo obywatelskie. To jest bardzo ważne.